Hej, siemaneczko, z tej strony Anton. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś grać będziemy w Gas Station Simulator, czyli symulator stacji benzynowej. Jest to nowy symulator u mnie na kanale. Gra, która premierę będzie miała jutro z waszej perspektywy, czyli 15 września. Postaram się wrzucić właśnie tą grę, pierwszy odcinek z tego symulatora na dzień przed premierą. Producentem tej gry jest polskie studio z ponad 20-letnim doświadczeniem w tworzeniu gier, czyli Drago Entertainment, natomiast wydawcą Movie Games wydało całkiem niedawno Boom Simulatora, którego u mnie na kanale możecie oglądać, bodajże zostały jeszcze 2 albo 3 odcinki, tak więc fajnie, bo będzie następna gra, jak gdyby, którą będziemy mogli sobie tutaj pograć u mnie na kanale. Movie Game także dostarczyło kluczyk, dzięki temu, za który oczywiście dziękuję, dzięki temu mogłem sobie pograć tą grę jeszcze przed premierą i również pokazać wam, jak ta gra wygląda, tak więc jeszcze raz wielkie dzięki. Jeżeli chodzi o tą grę, no co możemy robić na stacji benzynowej? No możemy sprzedawać paliwo. Opis do tej gry jest dosyć lakoniczny. 2 zdania. Zakup porzuconą stację paliw i przywróć ją do swojej starej chwały. Odnów, ulepsz i rozwiń listę usług, by sprostać wymogom klientów. No dobra, tak więc będziemy musieli coś sprostać. Tak więc zaczynamy. Na sprzedaż. Nie, no tutaj nawet nie ma jak tutaj wjechać. Ale to jest chyba nasza stacja benzynowa. Jak to się nazywa? Nawet nie wiem. Dust Bowl. No ciekawie. Jaka rudera. Gratulacje, jesteś teraz dumnym właścicielem stacji paliw Dust Bowl. No to ciekawie się. 12 godzin później. No tam chyba musiała nie zrobić libacja, żeby później dochodzić 12 godzin po sobie. Do siebie. No wstaliśmy. Świeżynka. Tylko dlaczego w nocy o pierwszej i co ciekawe zero pieniędzy przy sobie mam. Ale dobra, płynnie działa gra, to jest spoko. Spoko, chyba jest trochę za głośno, ale to sobie ewentualnie jeszcze poustawiam tam takie ustawienia jak czułość myszki i takie rzeczy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, dobra, co my tutaj mamy do zrobienia? Znajdź sposób na wejście do stacji paliw. No to ciekawe. Dobra, wskazówka trzymając coś, możesz to rzucić. No dobra, prawym przyciskiem do kosza. Aby, co? By otrzymać wynik. No dobra, do jakiegoś kosza będziemy... A, dobra, tutaj widzę już jest coś ciekawego. Ale tutaj chciałem zobaczyć, czy to mogę podnieść. I że co, do kosza? Nie, no to bez przesady. Mi się przyda. Dobra, a, prawym to trzeba... Coś tutaj są jakieś śmieci, coś tego jest. A dobra, możemy śmieci wyrzucić. Ale ja tam nie mogę wyjść. Aha, że to rzucać można. No to sobie rzuciłem. Nie, to więcej chyba powera trzeba dać tutaj. Chyba za dużo. Uwaga, do 3 razy sztuka. Udało mi się. Jakiś mam najwyższy wynik. No dobra, tutaj to będę akurat, będę miłośnikiem rzutów do kosza. Zaraz będę to trenował. Dobra, pyk. To chyba bliżej było. No ale fajnie wygląda. Płynnie tutaj wszystko działa. Warehouse mamy tutaj. Mieszkamy nad jakimś magazynem. Ciekawe, tutaj jakaś ten. Co to jest? Ciekawie to wygląda. Znaczy... No wygląda to jak wygląda, nie? Aha, dobra. Znajdź sposób na... A dobrze, czyli tu jest na samym początku gry. Pewnie będą jakieś samouczki, czyli muszę biegnąć do tego znaku zapytania, tak? Czyli... No dobra, czyli deski. O Boże, jaka rudera! Ja cię kręcę. Dobra, do kontenera.
Spoko, jeszcze czaję bazę. Dobra, to na razie jest dosyć prosto. Tu jeszcze jest pusty kontener, a już, kurczę, jakieś muchy latają. Dobra, spoko. Elegancko, kurczę, ale tu jest rudera, ja ci... aż... Dobra. Znowu będę się musiał męczyć z jakąś ruderą. No ale co, mamy ją odnowić i co? Mamy coś tam jeszcze zrobić tutaj. Dużo rzeczy mamy zrobić najprawdopodobniej. Gra jest przeznaczona na jakieś 20 godzin rozgrywki. No ale wiecie, my to pewnie trochę... Nie, tego nie muszę, tylko wejść do środka. Tutaj muszę wejść. Jo! Co tu się stało? Uwaga, zadanie zakończone. Podążaj za linią wysokiego napięcia i znajdź sposób na wyłączenie prądu. Na włączenie prądu. Ale zegar nie... Joć! O, tu jest challenge. Dobra, gdzie jest znak zapytania? Znak zapytania szukam? Podążaj... Aha, podążaj... Dobra, podążaj za listę... A, dobra, już wiem. Bo tu nie zawsze ten znak zapytania będzie, czy coś takiego. Czyli tu jest linia wysokiego napięcia, czy jakoś tam... No, jakaś tam, z prądem. Wajcha jest. A, dobra. Czyli no, nie można tego inaczej zacząć tej gry, tak więc spoko, nie można się tutaj pogubić za bardzo. Na samym początku podejrzewam, będzie to taki samouczek, który będzie nas prowadził za rękę, podejrzewam na samym początku. Więc nie będziemy tu eksplorować, nie będę to chyba za bardzo przesadzał. Gdzieś chodził, coś szukał, bo podejrzewam, a jakaś muzyka się tutaj... Ej! Wow! No proszę ja was. No nieźle. Automat stary. No to elegancko. Odbierz telefon w budce na przodzie stacji. Dobra, a więc mkniemy. Nie wiem jak klawiszologia, ale nie wiem, bo wcisnąłem shift, tu nie ma chyba jakiegoś powera. Tak biegnę cały czas tak samo, z taką samą prędkością. Coś dzwoni. Dobra, telefon dzwoni. Dobra, spoko. Jak to odebrać? Congratulations on your purchase and investment, little nephew. It has been a while since you've heard my voice now, hasn't it? Yes, I'm a busy person. But, luck would have it that the land you've purchased once belonged to my father. Since you are not only a potential business partner, but family no less, I'll do my best to help you. I will send you emails on a regular basis, providing you with information on how to handle each part of the business. Do make sure to pay attention. Well, I must head off now. It was pleasant speaking to you again. Good luck. Do jakiegoś wujaszka chyba telefon dostałem, bo nie wiem, nie przedstawił się. No dobra. Czyli będę dostawał jakieś maile, gdzie mi coś tam będzie tłumaczone, to jak to, o co, come on, w ogóle, w tej grze, tak? Cisnąć T i można to zgubić. Można w ogóle jeszcze gdzieś zadzwonić? O pomoc, zabierzcie mnie stąd, bo nawet nie wiem jak stąd wyjechać. Dobra, to takim zadupiu, no, Route 66, to tyle tylko, że jest fajnie, nie? Ale też nikt tutaj za bardzo nie jeździ. A no dobra, w sumie to tak. Taka turystyczna droga, ale lata coś. No dobra, spoko, nie, coś tam jeździ. Tam coś jeździ. Tylko jak do mnie, żeby zajechali. Dobra, co mam następne? Przeczytać e-mail na komputerze. A, tutaj jest komputer. No, a, może i jest w biurze. Ciekawe, czy tędy się da wejść. Dobra, to chyba z drugiej strony sobie wejdę. Kaktus jest. Dobra, to sobie wrzucimy od razu, żeby tutaj bałaganu większego nie tworzyć, bo i tak tu już jest skandal. Nie wiem, czy to będę musiał zbierać, tam to nawet nie wiem, co tam jest. O, w mordę. Dobra, jest komputer. Najlepiej to tak, wygląda jakby tutaj jakąś bombę rzucili, ale komputer sobie stoi elegancko. Myślę, to w sumie dobrze, bo co, myślałeś, że będziesz musiał go wyklepać go, czy sobie zrobić go? Dobra, jak tutaj ogarnąć w ogóle? Tutaj są więcej informacji. No, to są jakieś statystyki, poziom wyżej. Dobra, to na razie wróć. Teraz tak, e-maile są, narzędzia. To wszystko poblokowane. Dobra, czyli e-mail trzeba odpalić, tak? Dzień 0, 7, 5.28. 5.28, no, no to w sumie fajnie.
Siemka, albo raczej witam i pozdrawiam. Dialekt uliczny i ja nie idziemy w parze. Tak czy inaczej słyszałem, że właśnie zrobiłeś swoją pierwszą porządną inwestycję na rynku nieruchomości. Szkoda, że podobno musiałeś oddać swój samochód pod zastaw, by kupić ową nieruchomość. Przecież zawsze możesz poprosić mnie o pomoc lub pożyczkę. Aha, bo to jest ten wujek. Dobra, spoko, jeszcze je bazę. Słuchaj, znam się na tym interesie, postaram ci się pomóc radą od czasu do czasu. Nie mam aż takiej swobody w ciągłym pisaniu wiadomości, więc będziesz miał czas przeczytać wszystko na spokojnie. Pamiętaj tylko, że musisz doprowadzić stację do stanu używalności. Nikt z nas nie ma pojęcia, jak duże jest jej zniszczenie po tych wszystkich latach. Nie zapomnij tylko, by jak najszybciej zacząć generować dochód. Zerknij więc najpierw na dystrybutor paliwa. Nie przejmuj się pieniędzmi na daną chwilę. Jesteśmy przecież rodziną, a rodzina dba o siebie. Jestem tutaj, by ci pomóc, czy to słowem, czy dolarem. Dobra, czyli mogę do wujaszka ewentualnie zwrócić się po jakąś pożyczkę. Fajnie by było, nie? Narzędzia, dobra. A tu jakieś licencje być może będą na alkohol, parking, dekoracje, dobra, dostawa, ale wszystko jest poblokowane. Dobra, wydaje mi się, że po prostu trzeba przejść ten samouczek, jak gdyby, nie? Teraz, uwaga wam, wejdź do mini koparki, wskazówka, na imię mam Rudy. Dobra, no tu jest. Minikoparka, coś tutaj, o, w ogóle mam jakoś sprzęt budowlany, dobra, spoko. O, fajna ta minikoparka. Dobra, spoko. F. O kurczę, jak kopci elegancko. Normalnie jedziemy, spacją hamulujemy, lewym shiftem włączamy turbo. Uwaga, od razu muszę turbo przetestować. Lewym shiftem? Jakoś tak nie... Nie jedzie jakoś z kopyta. No nie wiem. Dobra, ej, jak czołgiem się... No tak, bo to... Dlatego... Ej, o co, come on, brak paliwa. Ale matą, nie spojrzałem nawet, czy ma wystarczającą ilość paliwa. Znajdź sposób, by zatankować się Rudego. Dobra, zaraz... A, Rudy! Ja myślałem, że to Rudy tak, a to Rudy... Zobaczcie, Rudy 102. No dobra, nawiązanie do Rudego. Dobra, okej. Okay. Spoko. No dobra, to gdzie, co mam teraz? Znajdź sposób, by zatankować Rudego, czyli gdzieś jest znak zapytania? A, dobra, już widzę. Czyli tutaj musimy pobiec. Jakieś nowe maile mam. Dobra, czyli znowu dwa maile mam. Teraz na samym początku będę tylko i wyłącznie maile czytał. Dobra, co to jest? Okej. Okay. Kanister. Trzymając kanister, kliknij lewą myszką na dystrybutor, by go uzupełnić. Jeżeli jest pełni kliwem lewym, na wylew paliwa koparki... A, dobra, spoko. Dobra, czyli... Te zamknij. Muszę znaleźć dystrybutor, dobra. Tutaj mkniemy. Do przodu. Pod tabem są jakieś narzędzia. Tab. Aha, okej, już czaję bazę. Czyli teraz mam to, tą mini koparkę i dobra, okej. Okay. Chyba o co... O to... O, już czaję bazę. Dobra, spoko. O, jest dystrybutor jakiś. Ale pusty jest. A nie, dobra, poczekajcie. Czyli tym tabem. A, użyj kanistra, dobra, spoko. Dobra. I teraz co, podświetli prawym? A, dobra, pełny jest, pełny kanister, dobra. No więc grzejemy do mini koparki, musimy zatankować, tylko muszę znaleźć wlew. Co tu jest, jakaś skocznia? Co to było? Nie chcę nawet wiedzieć, dobra, spoko. O, tu jest wlew. Dobra, spoko, to człowiek jakoś ogarnie to. Dobra. Zadanie zakończone, świetnie. Więc co, chowamy to? Jak to się robi? A, dobra, schowaliśmy. No więc palimy maszynę. I teraz sprawdzimy. No ma trochę tego paliwa, tak więc spoko. Można by jechać. Dobra, jedziemy sobie. I gdzie, o co chodzi? Obecne zadanie. Wróć do usuwania piachu. Wskazówka. Kiedy rury wydechowe zaczną rozgrzewać się do czerwoności, przytrzymaj prawy
Prawy, tak? Right, dobra. Prawy przycisk myszy, by ochłodzić silnik. Przegrzanie wyłącza opcję turbo. Ej! Czyli mogę włączyć tu jakieś turbo? Ale no ty idzie jak przycinak! Dobra, tylko że trzeba teraz go schłodzić. To prawym? Coś tak... Nie za bardzo. Aha, prawym, a ja lewym cisnąłem. Dobra, spoko. Matą jesteś i tyle. Dobra, wróć tu. Dobra, czyli ten piasek będę musiał chyba usunąć. Dobra, jedziemy sobie w tamtym kierunku. W ogóle jak tutaj jest? Poruszać się, zahamować. F, by wejść. Te więcej informacji. Dobra, czy tutaj może być więcej informacji? Dobra, prowadź koparkę, zwykły wsad. Lewy przycisk myszki. Przytrzymaj i upuść piasek. Shift turbo. Silnik przegrzewa się, dobra. Od przenoszenia piasku lub używania turbo. Rury, dobra, spokojnie. Przegrzanie silnika powoduje dodatkowe zużycie paliwa i blokuje możliwość użycia turbo. Dobra, spoko. Czyli co chwilę będziemy musieli go schłodzić, nie? Ale nie wiem, czy tutaj czas jest jakiś bardzo taki istotny, żebyśmy ucisnęli mocno. Dobra, tutaj ten piasek. I... Ale o co, come on? Aha, dobra, zapomniałem. Aha, jak podniosę, to on też zaczyna iść ten. Już wiem, o co chodzi. Że jak jakiś ciężar wiezie, to też się zaczyna przegrzewać i nie ma wtedy tego speedu, nie? Gdzie on to jechać? Dobra, spokojnie. Na razie za znakiem zapytania mkniemy. A więc tutaj. I co mamy? Dobra, czyli mamy jakiś dół, do którego będziemy mogli wyrzucać ten piasek. Czyli tak, podjedź. I tutaj... Ej! Dobra, i wysypujemy. Dobra, zadanie zakończone. Nie, no to spoko. Otwórz stację dla klientów. Ej, tylko że nie mogłeś wycofać tym. Tylko podjadę gdzieś tam. Czyli co, i tak będę musiał najprawdopodobniej później usunąć ten piasek, bo tutaj nie ma jak tutaj jeździć. Podejrzewam, że za chwilę coś... Tutaj chyba będzie parking zrobiony w przyszłości. Co nie? Tak wydaje mi się. Ale to będziemy kiedyś... Ej, co... Jakieś... Co to? Jakieś, kurcze, dziwne dźwięki słyszę. Na wyspie jesteśmy. Nie, na wyspie. Ja jestem na wyspie, ale my jesteśmy na pustyni. Tak więc tu jakieś grzechotniki, węże i inne rzeczy mogą chodzić. Znaczy, akurat węże nie chodzą, nie? Ale wiecie o co, come on, nie? Jest coś takie... A może nie? Może ten grat tak dziwnie szumił. Dobra. Spokojnie, lecimy sobie. Tylko gdzie jest znak zapytania mi znikł? Ty, a te rury się co, nie, same się nie, trzeba jednak ten, tutaj wejść, dobra, dobra, czekajcie, ochłodzimy go. Dobra, spoko i wychodzimy. Aha, dobra, czyli mam iść, stacja benzynowa jest zamknięta, ale w jaki sposób mam otworzyć, dobra, to mam iść z przodu. Aha, dobra, tu jest chyba... Że będzie open, albo closed, albo coś takiego. A, no widzę, wajcha jest taka. Ale jest closed? Zadanie zakończone. Otwieranie stacji benzynowej. Możesz otworzyć, zamknąć stację w każdej chwili. Użyj czasu wolnego, by zorganizować stację lub zająć się innymi aktywnościami, które uda ci się znaleźć. Zaraz obok dźwigni znajduje się przycisk do zresetowania ruchu ulicznego. Aha. No tak, ja gdzieś to czytałem, że właśnie jak coś będzie się tutaj bugowało, to są jakieś resety. I że tutaj się ruch uliczny może zbugować, tak? I to nie wiem, dobra. Ale to co, jest open? A jest open, a było closed. Dobra, spoko. No więc biegniemy. Co mam teraz zrobić? Uzupełnić zapasy paliwa za pomocą komputera. Tam jakieś dwa maile przyszły. Dobra, dobra. Tak więc ciekawe. Dużo będziemy pracowali na komputerze, no więc spoko. Dobra. Do dostawy musimy wejść, tak? Zresztą to są jakieś dwa maile. Aha, dobra, spoko. Nowa fura, koparka. Okej. Okay. Słyszałem, że znalazłeś Rudego. Mówię oczywiście o koparce. Dawno temu jeden z pracowników mojego wspólnika przywiązał się do tej koparki. Prędzej czy później każdy wołał na nią Rudy. Tak czy inaczej, mimo iż ostał się
na twojej posiadłości nie jest mi wcale potrzebny, tobie jednak bardzo się przyda. Dobra, spoko. Czyli tutaj mamy gdyby karnister, czyli tu są każdy e-mail dotyczy właśnie tego, co przed chwilą robiłem, nie? Jeżeli coś nie będzie, come on. Okej. Okay. Właśnie tutaj jest związana jest z tym jeszcze jedna sztuczka. Powiedzmy, że zrobi się straszny korek lub ty zrobisz bałagan na drodze. Ruch uliczny poradzi sobie z takim problemem w 60 sekund przy zamkniętej stacji paliw. Dobra, nie wiem o co come on z tym, ale zobaczymy. Spoko, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Zamawianie teraz. Ponieważ ponieważ garaż i magazyn są w ruinie, możesz jedynie zamawiać paliwo do dystrybutorów. Odpowiedzialna za to zakładka nazywa się dostawa. Czyż nie jest to proste? No oczywiście proste. Zamówienie możesz składać kiedy jest ci wygodnie. Wszystkimi wydatkami na razie zająłem się osobiście. Jak wspomniałem, jestem tutaj by pomóc ci więcej niż tylko słowem. Traktuj moje dotacje jako inwestycje w rodzinę, oczekuję od ciebie wielkich osiągnięć. Dobra, czyli na razie to, że kasy nie mam, to się nie przyjmujemy. Dostawy paliwa wołamy sobie, tak? I teraz zamów. Jak 100. To jest tyle, ale czy się cena zmieni? Uwaga, zamówienie zostało pomniejszone. Ej, dlaczego? Aha, bo chyba nie mam magazynu na to. Ulep magazyn, dobra, spoko, już czaję bazę. Czyli co? 200 mogę max, tak? Nie, 100 mogę tylko, tak? Nie, 200. Uwaga, 200, 400 dolców. Ale coś mogę tutaj, że więcej kupię, to mniej? Będę płacił od litra, czy coś tego jest? Nie za bardzo, tak? Dobra. Spoko, czyli 200 litrów zamówię. No, na razie od czegoś trzeba zacząć. Zresztą tutaj, zobaczcie, jest 200 max. Dobra, zadanie zakończone. Przetestuj swoje umiejętności na automacie do gier podczas czekania na... Okej, właśnie widziałem ten automat. Wskazówka. Otwórz zakładkę tablicy wyników w komputerze, by porównać... Aha! Dobra. Wyniki. Ciekawe. No to spoko. A to są jeszcze inne rzeczy jakieś, widzę. Ktoś tutaj ma już jakieś... Są tutaj jakieś wyniki. W międzyczasie coś się tutaj zaktualizowało. Dobra, nieważne. Dobra, nieważne, nie wnikam tutaj o co come on. Tu później się zorientuję o co come on z tymi wynikami. Aha, że to... Dobra, podejrzewam, że wiem o co chodzi, ale na razie nie za bardzo czaję bazy. Dobra, tak więc lecę. Co? Mam lecieć pograć sobie na tym automacie. Aha, co to jest? To jest chyba liczba aut, które tutaj przyjeżdżają, tak? Ej, ktoś przyjechał. No dobra, ale ja wiesz, tak za bardzo paliwa nie mam, nie? To jak ja mam ci tutaj coś ogarnąć, nie? A nie, jedzie tutaj ta ciężarówka chyba. To jest ta ciężarówka, co... Aha, ona wiezie... Dobra, już czaję bazę. Dobra, to tu już wiecie, co sobie poczekam, nie? Tylko jedź. No jedź tutaj. Pierwsze tankowanie zrobimy. Zobaczcie, jako fajne cysterno. Jadę taką... Ej, ty trąbi na mnie. Ty dobry jest. Najpierw trzeba mnie zatankować, żeby zatankować tą paniusię tam. A dobra, gdzie ty będziesz się tutaj rozlewał? Zobacz jakiego... Zobacz jakiego dyksa ma tutaj, jak... Kurczę... Aha, dobra, tu będziesz się chyba podczepiał. O, ale gościu wyszedł ciekawie, nie? Wypłynął praktycznie, ale nie, idzie. Dobra. Gazolin? A no, bo jesteśmy w Stanach, tak? Dobra, on tankuje chyba, tak? Czy ja tutaj muszę być? Dobra, wiecie co? Muszę chyba sobie zagrać. No właśnie, przetestujemy sobie te umiejętności, bo wydaje mi się, że to muszę po prostu zrobić, bo inaczej to, wiecie, rozumiecie. Nie uda mi się coś tam zrobić. No tu jest ten automat, spoko. Ej, tutaj nie wejdę.
Ej, dobra, to tu jest dużo rzeczy, ale na razie wydaje mi się, że i tak nie będę mógł tego jak gdyby ogarnieć. Muszę ogarnieć to, co muszę. Dobra. Samochód zdalnie sterowany, uwaga. Aha, dostałem, dobra, spoko. I 500 dolców, uwaga. Poruszać się, nie wiem po cholerę mi ten samochód zdalnie sterowany jest. Ukończ wyjście, aha, dobra. Mniej niż minuta 15, by zdobyć 20 dolców. Przejdź przez wszystkie checkpointy w wyznaczonej kolejności. Dobra, tylko nie wiem jak to odpalić, szczerze mówiąc. Dobra, te. Aha, dobra, jedziemy. O kurczę, ale się dziwnie steruje szybko. Dobra, spokojnie, będziemy musieli jakoś to sterowanie tu ogarnąć. Leto minutę... O kurczę. Minuta 15? To nie przejadę tym. O, się ciężko jedzie. Dobra. Ej, nie ścinaj. Ej! Kurczę, nie zaliczymy. Aha, to chyba, że wyjechałem gdzieś za pole, tak? Czy coś takiego, że musiałem wrócić? Dobra, nieważne. Muszę do tego sterowania się troszeczkę przy... O kurczę. Ale tutaj skrywiłem. Dobra. Dobra, jedziemy. Ile tutaj miałem? Minutę 15, tak? Nie wiem, ile mam jeszcze... O kurczę, ale mnie sponiewierało. Dobra. Ale tutaj będzie kilka minigierek. Dobra, spoko. Dobrze, w sumie to fajnie, że właśnie w takich symulatorach są wrzucone minigierki, nie? Nie wiem, czy to przyjadę pod tym? A, przyjechałem pod tym. I to mam zrobić w minutę 15, tak? No to muszę się postarać, powiem. Ej, zawróć, wróć. Jakieś tutaj coś jest na ten... Na takie, wiecie, napromieniowane, czy jaka cholera? Dobra, i tu jest, powiedzmy, że to jest koniec? A nie koniec, tu jest koniec. Nie, tu nie jest jeszcze koniec. Nie było napisane koniec, tak więc... To jest tylko checkpoint napisane. Dobra, tędy. Trzeba będzie sobie tutaj potrenować, trzeba będzie dosyć dużo. Dobra, finish. Minuta 50. Ty, to nie jest tak źle, mi się wydaje. Kiedyś to jeszcze ogarnę lepiej. Czyli o to chodzi, już czaję bazę. Dobra, spoko. Dobra, dojechała dostawa, tak więc biegniemy i ten zawór trzeba będzie coś tam okręcić. Dobra, tą minigierkę, no to podejrzewam, że minuta 15 spokojnie tam dostaniemy. Czyli jak będzie potrzeba trochę kasy, no to będziemy musieli na automatach grać, nie? Żeby dostać 20 dolców na przykład, bo tam jest chyba było tak napisane, co nie? Dobra. Dobra. Zakończone zadanie, pysznie. Obsłuż, uwaga, trudne polskie słowo, obsłuż pierwsze... Żukiem przyjechał. Nie no, żartuję. Ty, dobra, jak go mam obsłużyć, uwaga. Wskazówka, samochód może... zostać zatankowany jedynie po wyjściu pasażera, dobra. I co powiedzieć mu? A, on wyszedł, dobra. Czyli tak, biorę to. Tankowanie. Weź pistolet dozujący paliwo, kiedy czeka na ciebie klient. Ilość paliwa zostanie zaznaczona. Zatankuj bak, wchodząc w interakcję z korkiem. Lewy shift przyspieszy prędkość tankowania. Traf jak najbliżej celu, by otrzymać... Co? Dobra, to za jakieś minigierki znowu będę coś musiał trafiać? No dobra, zobaczymy. O co, come on. Ale to tak mam? Czy to tak działa? Nie, tak działa. Lewy shift to przyspiesza. O, ale doszedł. Co jest? No. Nie jesteś zadowolony? Dostałem 37 dolców. Dobra, spoko. Dobra, gość sobie pojechał. Nie wiem, czy to dobrze, ale nie, 37 dolców. Uwaga, kup i użyj worka na śmieci. Wskazówka.
Możesz kupić narzędzia poprzez komputer. Widziałem właśnie w komputerze były tam narzędzia jakieś. Dobra, spoko. Jak będzie tu jakiś następny gość, to nie wiem, czy to będzie trzeba zatrąbić, czy jaka cholera. W sumie to należałoby to posprzątać, dobrze mówicie. Czyli tak, nie, może te deski powynosić stąd, nie? To jakoś się uda. Ale nie. Chyba zrobimy sobie to, co mi każą tutaj robić. A mianowicie, mam kupić jakieś worki. Kup i użyj worka na śmieci. Dobra, spoko. W narzędziach, właśnie. A dobra, za darmo są worki na śmieci. Są worek na śmieci zakupione. I co teraz mam z tym zrobić? Kup i użyj. Właśnie, tabem będę musiał użyć. Dobra, są. Uwaga, worek na śmieci. Używając worka na śmieci, możesz podnieść małe śmieci i wymieniać worki w koszach. Duże śmieci jak gruz lub pełne worki na śmieci muszą zostać umieszczone w zewnętrznym kontenerze. Musisz zamówić wywóz śmieci za pomocą komputera, by opróżnić kontener. Ciekawe, czy jeszcze może coś tam w dół jest. No właśnie, jest. Jeżeli nie wymienisz worków, kosze zaczną śmierdzić i ostraszą klientów. No właśnie, kurczę. Wygląda moje, ta stacja benzynowa wygląda jak idź mi stąd, nie? Dobra, czyli to możemy wziąć, wszystko pozbierę, takie małe rzeczy, nie? Dobra, to już chyba czaje bazę, ciekawe czy ty... O, w mordę! Właśnie, coś mi tak... Wydawało się, że to może być jaka... Ty, ale jak mam cię, może cię zabić jakoś? Nie, ty nie podchodź do mnie. Wszedł, bo ja drzwi nie mam. Szedł sobie, kurczę. Ja pierdziu. Ty, no to coś trzeba z tym zrobić chyba, nie? A dobra, worki już... O, już czaję bazę, jak to się będzie działo. Jak to się... Jak napełnisz, to się tworzy ten. Ciekawe, czy można by go wrzucić do tego worka, tego węża. To jednak... Dobrze mi się wydawało, że to jakiś wąż, nie? Grzechotnik znaczy się. Zadanie zakończone. Następnie. Opróżnij kosze na śmieci wewnątrz stacji za pomocą worków na śmieci. Dobra. Dobra. Spoko. I to mam. I tutaj ten. I coś jeszcze? I rzeczywiście, muchy przestały latać. Dobra, spoko. To jest dobrze. A ciekawe, czy nie ma. Dobra, tutaj można jeszcze pozbierać jakieś fluorescencje. Coś TGS Bayera. Dobra, tu mam. A jest. Ty, zobaczcie, maluchem przyjechał. Jaki ty, ale wypas, ty. Dobra, zamykamy to. No nie, no zobaczcie, czy ma tutaj, jakiego mam klienta, maluchem przyjechał. Ale fajnie. Nie no, dlatego ty, ja musiałem, pierwszy blaszak podjechał, mówię, żuk jaki czy cholera, a tu proszę bardzo, Route 66, maluch mknie, no nie no, to za, nie no, za darmo to, ja nie wiem jak tu, dobra, tankujemy malucha, zobaczcie, ja pierdzie, wypas, dobra, spoko, jak to mam wziąć, tak, i trafić, tak? You're kidding. 51 dolców dostałem. Nieźle. Dobra, wsiadaj do tego. Jak ty się zmieściłeś do tego malucha? Kaszlak pojechał. Tylko, że silnika w środku nie ma chyba. W ogóle. O, to fajnie. Fajnie, fajnie. No, fajnie, jak są takie polskie elementy. To ciekawe. No, to ciekawe, ciekawe, ciekawe. Dobra, co my teraz mamy zrobić? Opróżnij kosze na śmieci wewnątrz stacji za pomocą worków na śmieci. To zrobiłem już chyba, nie? A nie, tu jeszcze jest chyba. Dobra, to weźmiemy i może wyrzucić to trzeba. Może i tak, dobra. Pyk. Pyk. I tutaj jeszcze jest. Tu mi pokazuje, że coś nie... Dobra, worki. A, dobra. Pozbądź się pełnych worków na śmieci i starych mebli. Dobra. Elegancko. Okej. Okay. Dobra, wiecie co? Będę pierwszy odcinek kończył, bo gra mi się spodobała, tak więc na pewno będziemy kontynuowali to w następnym odcinku. Jak zobaczyłem tego malucha, to już jestem kupiony. Jestem kupiony, co nie?
Jestem kupiony. Tak więc ja tutaj ogarnę. No nie wiem, czy będę tutaj coś sprzątał poza odcinkiem. Nie, tylko nie chcę robić takich bardzo długich odcinków. I ten już tak będzie miał ten pierwszy pilotowy pół godziny, tak więc. Piszcie w komentarzu, czy wam się podoba ten symulator. Całkiem powiem wam, że płynnie to wszystko tutaj działa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy tutaj będą jakiś dodatkowy content. W opisie znalazłem taką informację, że tutaj jest gdzieś, gra jest przeznaczona na jakieś 20 godzin rozgrywki, czyli dzisiaj już pierwsze pół godziny zrobiliśmy, nie? Więc trzeba będzie się trochę oszczędzać tutaj, dobra. W tym odcinku to wszystko, jeżeli wam się ta gra spodobała, to piszcie w komentarzach. No i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.